Mówi się Jacek Sobala, witam Państwa. Jest środa, 12 stycznia, minęła 20:28. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. No więc to jest tak, że nam się udało. Udało nam się połączyć panią Ewę z Wrocławia z panem Mirkiem z Warszawy. I to jest połowiczny sukces, bo on byłby taki całkowity, gdybym ja wiedział, że z panem Mirkiem jest wszystko dobrze. No ale taką mam nadzieję, że tak jest. Pani Ewa wczoraj prosiła o to, żeby jakoś skomunikować z panem Mirosławem. No i to się udało zrobić. Mam nadzieję, że państwo sobie nawzajem pomogli. To jest tak, że czasami takie rady mogą wiele zdziałać. Proszę państwa, o tym się mówi czasami rżnąć głupa, ale można też powiedzieć palić głupa, bo to jest synonim. Mi się to skojarzyło, dlatego że wczoraj Donald Tusk, w TVN o tym nie usłyszycie, palił znicze. I tak naprawdę to on palił głupa. Wczoraj politycy Platformy uczcili pamięć ofiar COVID-19, to znaczy wczoraj wieczorem w Parku Saskim, na tyłach gromu nieznanego żołnierza w Warszawie, urządzili sobie taki szczególny, specjalny happening. Spotykamy się w dniu bardzo smutnym. Liczba ofiar pandemii w Polsce przekroczyła tragiczne 100 tysięcy ofiar. Tak wczoraj mówił Donald Tusk na konferencji. Wszyscy mamy czasem wrażenie, że pandemia nas przytłacza. Ja wiem, co znaczy ten lęk. Przez ostatnie tygodnie też mieliśmy takie lęki w najbliższej rodzinie. Dziś powinniśmy pamiętać o ofiarach, o rodzinach ofiar, o wszystkich, którzy stracili swoich bliskich lub mają ich w szpitalach. Powinniśmy pokazać im współczucie i solidarność, tak apelował przewodniczący Platformy. No i wczoraj politycy Platformy zapalili w intencji uczczenia ofiar epidemii znicze. Jak to relacjonowała Wyborcza, byli posłowie, senatorowie, burmistrzowie dzielnic Warszawy i radni Platformy. Wszyscy stali w milczeniu, nie było przemówień. Niektórzy długo pozowali przy zapalaniu zniczy, aby mieć dobre zdjęcie do swoich mediów społecznościowych. Radni PO zrobili sobie nawet grupowe zdjęcie. W sieci po tym wszystkim rozgorzała dyskusja, no bo przypomniano pewne słowa lidera Platformy sprzed lat. My też je państwu przypomnimy. Uwaga, telekino. Bardzo proszę, przypomnijmy, o jakie to słowa Donalda Tuska chodziło. To krótki film jest. Wolałbym się nie urodzić, niż na grobach zmarłych budować swoją karierę polityczną. No właśnie. I po tej akcji z tym paleniem zniczy, żeby uczcić pamięć ofiar pandemii, redaktor Krzysztof Feset na przykład napisał na Twitterze tak. Tusk palący znicze, te same, która HGW, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, sprzątała po Smoleńsku i te, do których sikali ludzie Palikota. Jakie on ma szczęście, że już nie rządzi. No może rzeczywiście, powinniśmy wspomnieć o tym, jaki miał stosunek do zniczy Tusk i reszta tej bandy Rudego. Uwaga, telekino, to jest taki film, który na pewno państwo taką, chciałbym w to wierzyć, taką mam nadzieję, znają. Film Krzyśka Siuciaka, Rozkaz zgasić pamięć. To jest film o tym, jak Platforma Obywatelska potraktowała inne znicze. Bardzo uprzejmie proszę. Panowie, na trzy ręce. Tak.
To są płonące znicze. To są śmieci dla was. A może 96 ofiar to też były śmieci? Żywe dla was? Pani zebrała wieniec, bo dokładnie, bo za chwileczkę... Aha, na pewno. No to proszę go zabrać do samochodu, albo po prostu nie może. Zanieś go do domu swojego. Pan go zanieść pod pomnik Wyszyńskiego. To otrzymaj. Wydaje mi się, że to jest dobra propozycja. Ale to jest winic złożony nie tak. Kardynału Wyszyńskiemu, tylko parze prezydenckiej. Ale i 90... Na pewno tam będzie godne miejsce. Ktoś godne. Uważa pani, że kardynał Wyszyński nie zasłużył? Rada, bo... Nie. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Nie weźmie pan tego! Nie weźmie pan tego! Nie weźmie pan tego! Nie! W tej chwili proszę zanieść. Jesteście białymi barbarzyńcami. Zabiera pani wieniec czy nie? Ma pan serce? Nie. Ma pan głębie życia? Nie. No to bardzo szkoda. No i wodorosty. Poproszę pana, proszę dać te kwiaty. Tu nie ma kwiatów. Tu nie ma, to są śmieci. Tą kamerą latarską byś pan pomógł tej pani, to nie no, jak dżentelmen by pan się zachował. Tak? Tak. A mogę prosić o komentarz? Zasługuje pan na to, na to żadne. A dlaczego? A pan jest na służbie? A wiecie panowie, z jakich pieniążków jesteście utrzymywani, wasza służba? No i na co liczy taki, za przeproszeniem, pięknych pań Chyżyluj, inicjując wczoraj taką akcję, żeby zapalić te znicze, żeby tak uczcić te ofiary pandemii, po tym, co widzieliśmy, tak? Po takim zachowaniu. Na co on liczy? On liczy, proszę państwa, dokładnie na to samo, na co liczy Grodzki, spotykając się z papieżem. Nie będę ciągnął tego tematu, bo nie warto. Pan Janek z Bydgoszczy jest z nami. Kłaniam się, panie Janie. No, dzień dobry, panie Jacku. Dobry wieczór. Zdrowia życzę. Wzajemnie. Ja tak odnośnie naszej reprezentacji.
i polski jest. Wieszacie tak na naszym trenerze, tam kurę, że on kurę tam źle trenuje naszych piłkarzy, wszystko. No ale jak Tomaszewski powiedział, my w ogóle drużyny nie mamy. My jak robimy jakiś mecz na światowej, tym wszystkim dopiero zbieramy wszystkich piłkarzy. I jak on ma to wszystko zegrać z tymi piosenkarzami, z tymi piłkarzami. A pan Lewandowski się zajął kurę reklamami, no a reklama nie idzie z piłką. Tak jak nasi skoczkowie, no byli jeden rok dobrzy, później reklama i później to po co ma grać i jeszcze u nas ma grać i nic nie zrobił. I nasz prezydent kurde order mu dał, no że promuje tam polską piłkę. To powinni właściwie Niemcy mu dać to wszystko, a nie Polska, bo Polska to on powinien coś dla Polski zrobić, a nie dla Niemiec. No bo to jest, panie Jacku, no wedle mnie to tak jest, bo ja jestem stary daty i Górnik Zabrze, czy tam nasza reprezentacja za Górskiego, no to była świetna. No niech pan tak, no na polski rozum to była świetna, no a teraz nie mamy drużyny. No nie mamy drużyny i ten nasz trener chyba nie dało rady zrobić coś z tej drużyny. No nie dało rady. Ja rozumiem, że pan broni trenera Sousy i tego, że on wybrał ten klub Flamengo brazylijski. Ale ja nie, tak? Ale panie Jacku, ja nie bronię, ale sam pan powie. Proszę pana, bardzo trudny temat pan poruszył. Ale nie ma drużyny, sam niech pan powie, że nie ma drużyny u nas. Ja mogę powiedzieć tylko w sprawie trenerów, zgodnie z tym, co się dzisiaj wydarzyło, że mamy trenera bardzo dobrego, Nikolę Grbicza, jeżeli chodzi o mężczyzn, i tego Stefano, który z Koreankami tak świetnie grał na igrzyskach w Tokio, jeżeli chodzi o dziewczyny, kobiety. Natomiast co do piłki, no dobrze, bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie panie Janie. Dziękuję. Bardzo uprzejmie. Można przeżywać frustrację z różnego powodu, jak się okazuje. Również z takiego jak pan Jan. Jak najdalszy byłbym od tego, żeby to oceniać. Drużyny to my nie mamy, nie tylko w tej piłce kopalnej, to się umówmy. Mamy za to fajną fuzję. Dzisiaj koncern Orlen poinformował, że Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii Lotosu, MOL 417 stacji Lotosu, a Unimot kupi bazy paliw. Cena w przedstępnej umowie za udziały w Lotos, jaką ma zapłacić Aramco, została ustalona na 1 miliard 15 milionów. PKN Orlen podał też, że kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Tutaj cena, jaką ma zapłacić Orlen za 144 stacje na Węgrzech i 41 stacji na Słowacji, to jest tam około 229 milionów euro. I dla TVP Info zlikwidować, nasz naczelny w związku z tym wszystkim powiedział, że przede wszystkim wbrew temu, co mówią, jest to całkowite odrywanie się od postsowieckiego podziału stref wpływu w imporcie ropy naftowej, bo partnerem strategicznym już nie jest Rosja, a staje się Arabia Saudyjska. Saudi Aramco jest największym koncernem naftowym na świecie, ale też największym dostawcą ropy i wraz z podpisaniem umowy w tej chwili największym polskim koncernem zaczyna się strategiczna współpraca z Arabią Saudyjską w dostawach ropy, która nam gwarantuje niezależność od rosyjskich dostaw. Paradoksalnie również wejście MOL-u do Polski oznacza, że oni też będą handlować arabską ropą, bo tak logistyka nakazuje.
Nie skuszę się i nie będę komentował tej logistyki. Wiadomo, że łatwiej kupić z baz paliwowych, które się znajdują w Polsce, niż przywozić z Węgier czy z Rosji. To jest też wsiągnięcie MOL-u, który zerkał jednym okiem w kierunku Rosji we współpracę z innymi partnerami rosyjskimi, czyli całkowite przekierowanie wektorów paliwowych. Widzieliśmy, że Donald Tusk chciał to zatrzymać, twierdząc, że to jest wypychanie nas w ręce Rosjan. No i stało się dokładnie odwrotnie. Dzisiaj zakończyliśmy rosyjskie wpływy w naszym regionie. Nie dość, że powstaje silny koncern zdolny do wielkich zakupów, jest partnerem dla tych największych i jeszcze wchodzi we współpracę strategiczną z Saudi Aramco. Tak powiedział dzisiaj Tomek Sakiewicz, komentując to, co się wydarzyło, to, co podpisał Orlen. I ja mogę już Państwa zaprosić na jutrzejszy program. Jutro gościem pierwszej części będzie Janusz Szewczak. No i pewnie przez moment o tym, co się stało, porozmawiamy. Choć będziemy rozmawiali tak naprawdę o czymś zupełnie innym, ale to jest na razie tak tajne przez poufne, że żaden Pegasus tego nie złamie. Kontroluję zegar i tak sobie myślę, że w tej pierwszej części to my jeszcze zdążymy tylko wspomnieć o Jarosławie Gowinie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze tego dżentelmena. Pod koniec listopada tygodnik Newsweek podał, że były już wicepremier i lider porozumienia Jarosław Gowin. Trafił do szpitala z powodu depresji. W kolejnych tygodniach media informowały, że stan zdrowia Jarosława Gowina znacznie się poprawił. W grudniu Der Onet przekazał nieoficjalnie, że Gowin już opuścił szpital i miał wrócić do swojego domu w Krakowie. Dzisiaj Jan Strzeżek, zapytany o Jarosława Gowina, powiedział, że stan zdrowia byłego wicepremiera poprawił się w ostatnim czasie. Wicerzecznik porozumienia dodał, że niedługo były wicepremier sam zabierze głos w tej sprawie, ale potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby nabrać sił. Jednocześnie Strzeżek stwierdził, że Jarosław Gowin powróci niedługo do czynnej polityki. Dokładnie powiedział tak. Myślę, że nikt nie wyobraża sobie porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina. I dodał, że lider partii osobiście będzie informował o szczegółach swojego powrotu. Proszę wybaczyć, ja sobie jak najbardziej wyobrażam partię Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina. To byłby taki nawet skrót porozumienie Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina. PJGBJG. No taki sam jak wszystkie inne. PJGBJG. Moim zdaniem Jarosław Gowin powinien w ogóle nie wracać już do tej polityki, ale no nie będę się wtrącał przecież, prawda? Krótka przerwa teraz nastąpi i my za chwilę porozmawiamy sobie, a to zobaczę, o czym porozmawiamy, tak? Jak będzie przerwa, to się zastanowię. Tak, myślę o tym panu Janku z Bydgoszczy i no nie wiem, może ja za słabą tę kawę sobie dzisiaj zrobiłem, ale ja nie kleję tego, co pan chciał powiedzieć z tym, że, ale coś się, bo może ja nie wiem, coś się wydarzyło, tak? Mamy trenera nowego? Nie. Ja to wszystko sprawdzę, jak będzie ta przerwa. Krótka przerwa i za chwilę wracamy.